Już po raz czwarty na Starym Mieście maturzyści z tczewskich szkół średnich zatańczyli poloneza. Nie przeszkodził w tym nawet mróz. W tczewskiej Starówce ponownie rozbrzmiały dźwięki poloneza, w rytm którego zatańczyli tegoroczni maturzyści. Trasa przebiegała przez ulicę Ogrodową, Dąbrowskiego, Mickiewicza i zakończyła się na placu Halera, gdzie maturzyści otrzymali w prezencie długopisy, dzięki którym matura powinna napisać się sama. Wam, drodzy maturzyści, chciałbym życzyć jak najlepszych wyników na maturze, żebyście dostali się na swoje wymarzone studia. W imieniu pana prezydenta Mirosława Połowockiego, jak i swoim, życzę wam zdania matury. Mówi wam to maturzysta sprzed 35 lat, siwy, ale trudno. To najpiękniejszy czas w życiu i po tych 35 latach mogę już wam to potwierdzić, że tak faktycznie jest. To już czwarty raz polonez. Skąd właściwie się wzięła ta tradycja, bo ona została zapoczątkowana przez Zespół Szkół Katolickich, tak? Skąd ten pomysł? Tak, kiedyś spotkaliśmy się w gronie nauczycieli, rozmawialiśmy właśnie na temat poloneza, no i wymyśliliśmy taką formułę, aby na tym pięknym rynku właśnie młodzież zaprezentowała swoje umiejętności, młodzież, która w danym roku zdaje maturę. Czy umiejętności z roku na rok są coraz wyższe? Wiem, że sporo nauczycieli wychowania fizycznego pomaga właśnie w tworzeniu choreografii. W tym roku poloneza zatańczyli maturzyści z pierwszego i drugiego liceum ogólnokształcącego w Tczewie, z Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Budowlanych i Odzieżowych oraz z Uniwersyteckiego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego. Polonez to jest taniec wdzięczny i ciężko tańczyć tak wdzięcznie taniec przy takim mrozie, ale tak, bardzo fajnie się tańczyło poloneza. No ja myślę, że przy takim śniegu to za bardzo frywolnych ruchów nie można wykonywać na placu Halera, ale było bardzo przyjemnie zatańczyć poloneza. Jak w ogóle samopoczucie na 100 dni przed maturą? Czy te długopisy rozdane według was pomogą? Nie, trzeba się uczyć. Jednak myślę, że przede wszystkim musimy się skupić, tak, i podjąć działanie i uczyć się po prostu. Miło, tylko zimno. A jak idą przygotowania do matury? Może koleżanka powie, do geografii. Przygotowania do matury? Ogólnie dobrze, nauczyciele nas bardzo dobrze przygotowują. A długopisy rozdane tutaj przydadzą się? Na pewno. Jeśli są czarne, to na pewno. Będziemy z nich zapewne korzystać na maturze, będą nam przypominały, jakże dobrze zorganizowaną tutaj otoczę imprezę. Polonez dla maturzystów, bardzo dziękujemy. Było bardzo fajnie, przyjemnie. Był klimat specjalny, taki studniówkowy, tylko niestety trochę zimno. Blisko było. Blisko było, zimno było, ale jakoś żyjemy i jest dobrze. Udało się. Po zatańczeniu poloneza tegoroczni maturzyści wysłuchali krótkiego koncertu Pauli Brzuski, uczennicy Uniwersyteckiego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego.